i bajki opowiada. Wesoły wietrzyk wieje przez łąki i przez knieje. Cieplutkie słonko świeci dla wszystkich małych dzieci. A z nieba spadł też grach i do twych rączek. Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na wiosenny program artystyczny w wykonaniu dzieci z przedszkola nr 1 w Bytomiu. Yeah.
Słoneczka, możemy jeszcze uczyć, tak? Idziecie z nami?
kobadyle tańczą na łące, a razem z nimi kwiaty pachnące. Słoneczko z góry uśmiecha się, ciepłym promykiem ogrzeje cię. Słoneczko z góry uśmiecha się, ciepłym promykiem ogrzeje cię.
Witamy w niepublicznym przedszkolu i żłobku przyjaciele myszki Miki. Dziś jest szczególny dzień. Wszystkie nasze dzieci czekają na panią wiosnę. Ojej, spójrzmy, chyba właśnie do nas idzie. Zapraszamy, pani wiosno. Zaczęły pląsy swe, szczypiorek i rzodkiewka wspaniale bawią się. Jest warzywa dla urody,
Kto je wcina, ten jest zdrowy. Wybór wielki, warzyw pełno, więc wywiesisz coś na pewno. Jedz marchewki solowe, bo są smaczne i zdrowe. Do tego jabłuszko, a septem ci na usko. Że przez te witaminki mamy wesołe minki. Tu i tam się da, szaroburę zniknie. Ani się obejrzysz, nie wszystko rozkwitnie. W zielonym ogrodzie będą rosły drzewa. Kwiaty będą kwitnąć. Ptaki będą śpiewać. What?
Cześć, witajcie. Z tej strony niepubliczne przedszkole Synki z Bytowa. Razem z innymi przedszkolami bytowskimi przyłączyliśmy się do akcji Powitanie Wiosny organizowanej przez Burmistrza Bytowa i Bytowskie Centrum Kultury. Za chwilę zobaczycie, co z tej okazji przygotowały przedszkolaki i przyjmijcie od nas cieplutkie, słoneczne i kolorowe jak wiosna życzenia. Grupa zielona z przedszkola Smyki zaprasza na występ. Świat po cichutku pokryją mu
przyszła do nas wiosna. Na paluszkach, niczym wróżka, piękna i radosna. Zaprosiła do zabawy dzieci małe, duże. Biegną wszystkie na polanę, aby śpiewać w chórze. Znów przyszła wiosna i skacze po drzewach, rozwija kwiaty i budzi nas. To mała wiosna z ptakami dziś śpiewa, tęczą maluje świat. Znów przyszła wiosna i skacze po drzewach, rozwija kwiaty i budzi nas. To mała wiosna z ptakami dziś śpiewa, tęczą maluje świat. Maszeruje wiosna
Miś Puchatek. Chcielibyśmy wraz z dziećmi za pomocą krótkiego scenariusza artystycznego pożegnać zimę i przywitać wiosnę. Mam dla was list od Wiosny. Nazywam się Wiosna. Jestem porą roku, która w marcu budzi przyrodę z zimowego snu. Witam was ciepłymi promykami słońca i pierwszymi kwiatami. Słyszałam, że chciałybyście już pożegnać zimę. Ja także nie mogę się doczekać powrotu do was. Wysłałam już nawet kilku moich przyjaciół wiosennych zwiastunów. Może spotkaliście ich podczas spaceru. Mam dla was kolorowe koperty, a w nich ukryłam zagadki od nich. Otwórzcie je i rozwiążcie zagadki. Udanej zabawy, do zobaczenia wkrótce, pani Wiosna. Na leszczynie i wierzbie lśnią wiosny błyskotki. Choć nie miauczą i nie mruczą, ludzie mówią na nie kotki. Ja się zgadzam, lecz na razie wolę je nazywać... Bazie. Bazie, dobrze. Maluszki, dla was zagadka. Słuchajcie, bardzo wczesną wiosną przebija się przez śnieg mały, biały kwiatek. Powiedz, jak się zwie? Nie słyszę. Lilię. Brawo! Ciepły promyk słońca robi hokus pokus, a pod śnieżnej pierzynki wyrasta już... Co wyrasta? Krok? Brawo! Te kwiaty w nazwie ukrywają nazwę pojazdu, którym dzieci lubią jeździć po śniegu. To są sa... Sarami! Idzie, idzie pani wiosna cicho na paluszkach. Taka piękna i radosna, niebezpieczna wróżka. O, ucienie dziadku już, wiosna jest już tu. O, ucienie dziadku już, wiosna jest już tu. Don't blame.
odleciał, nie wiem gdzie. Pasała już od wiosny, chciała gościa na ugościć. Piszczała noce, dnie, co lubi jeść bocian, a czego nie. Myśli sobie, może lody, ciasta z cukrem lub pierogi. Może woli wołowinę lub duszoną zieleninę. Wiem już, co przygotuje, czego nie wie, co smakuje. A tak młody patrzy z boku i nie wierzy własnym oczom. Czyżby żaba nie wiedziała, że dla bodźka jest łakociem? Przyszła do nas wiosna, słoneczna, radosna. Budzi kwiaty, budzi drzewa, ze skowronkiem śpiewa. Budzi kwiaty, budzi drzewa, ze skowronkiem śpiewa. Przywitała ptaki, bo właśnie wróciły, gdy się tylko dowiedziały, że już nie ma zimy. Gdy się tylko dowiedziały, że już nie ma zimy. Wiosenny deszczykiem kacience podlewa i przygląda się radośnie listeczkom na drzewach. I przygląda się radośnie listeczkom na drzewach. Teraz budzi żabki, pszczoły i chlaboszcze. Tańczy razem z motylami na kwitnącej łące. Tańczy razem z motylami na kwitnącej łące. Woła do niedźwiedzia, wstawaj, misiu, wstawaj. Już wiosenne kwiaty kwitną, zielenieje trawa. Już wiosenne kwiaty kwitną, zielenieje trawa. Idzie ci łaskocze, słońca promieniami. Chodźcie dzieci, z wiosną się pobawić. Chodźcie dzieci, z wiosną się pobawić. Jakie dziś jest niebo, błękitne, różowe, to je namaluje słoneczko marcowe. Kapie sopli woda i śnieg znika z łąki. Słońce dzisiaj robi wiosenne korzonki. Thank you.
Zapraszamy na przedstawienie pod tytułem Powitanie wiosny w wykonaniu klasy pierwszej D, Szkoła Podstawowa nr 2 w Bytomiu. Thank you.
Ma się boję wiosna, a na niej to kończy krótki.
Klasa pierwsza B ze szkoły podstawowej nr 1 w Bytowie. Piotr Czajkowski, walc kwiatów.
uczniowie klasy pierwszej szkoły podstawowej w Gostkowie pozdrawiają wszystkich wiosennie. Dziś do talerza padł mi promyk słońca, okruchy nieba i rosy kropelki. Zupa od razu stała się gorąca, a mój apetyt na wiosnę wielki. Mama z kucharzem dobrym być się stara, zagląda w przepis, coś sypie do. Już twój parasol, hej!
wiosna, 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 wiosna. Wiosna, cieplejszy wieje wiatr, wiosna, znów nam ubyła.